Ford Focus, rocznik 2006 i wymiana filtra powietrza, która nie stanowi jakiegoś dużego wyzwania. Wystarczy odkręcić tutaj tą rurę, tą pokrywę i pod tą pokrywą kryje się filtr powietrza. Wiele filozofii nie ma. Torx. Najpierw może tutaj. To chyba jest siódemka albo ósemka. Siódemka. Tak. 7 mm. A. Poluzujemy sobie troszeczkę. Również tam nie zaszkodzi, żeby tutaj nie wyginać jej w taki naturalny sposób. Torx, rozmiar 25. Proszę bardzo. Mamy różnych szpejów tutaj. Aczkolwiek całość tu można wyjąć i przeczyścić lekko. Przedmuchać. Ja tutaj można to odkręcić, odczepić. Tyle, o ile wymiana filtra powietrza jest dosyć prosta i powinien sobie poradzić z nią każdy, o tyle wymiana filtra kabinowego już nie jest tak oczywista i no troszeczkę jest niewygodna. Filtr kabinowy
umieszczony jest tam. Tam jest taka klapeczka, ta kratka taka jakby. Spróbuję poświecić lepiej. To jest właśnie ta klapeczka, taka podłużna klapeczka. I tam mamy ukryty taki pochłaniacz w pionie jakby. Należy odkręcić te śrubki i tą klapkę otworzyć. Ale żeby to wszystko zrobić dobrze i wygodniej, no to trzeba odkręcić pedał gazu. Pedał gazu odkręcamy czterema śrubami, bodajże tam jest na czterech śrubach. Taśma odchodzi, kostka i tyle filozofii. Aczkolwiek najwięcej tutaj jest problemów z dojściem do tego filtra i pozycja pracy jest dosyć niewygodna. No, nawet odkręciłem niepotrzebnie tą trzynastkę. Z pewności. Nie wiem po co. No, nawet na jednej śrubce jest, bo gdzieś pewnie się nie chciało kiedyś. Mamy go. No co, ewidentnie zaleciany. Kurzy się z niego i to grubo. Dobra, panie. Tam mówię. Tutaj mamy oznaczenie na filtrze, strzałeczka oznacza kierunek przepływu powietrza, czyli tak ma być włożone w ten sposób.
No i robota zrobiona. Jeszcze raz pokażę. To jest właśnie ta klapka. I rok spokoju. Dzięki. Cześć.